Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam w kolejnym wideoniusie stacjowym z kija. Dzisiaj jeszcze w plenerze. Niedziela, 6 dzień listopada i kolejna garść informacji, newsów radiowych, stacjowych. Na początek nie mam dobrej wieści. Wczoraj, jak dzisiaj napisał Piotrek Paszkę, zmarł jego ojciec Eugeniusz. Wczoraj przed 21. Wojtek opiekował się ojcem. Ojciec walczył z chorobą. Niestety tą walkę przegrał. No i wczoraj zmarł. Piotrze, jeszcze raz dla Ciebie wyrazy głębokiego współczucia. Wiem, że teraz dla Ciebie to trudny okres i dla Twojej rodziny. Ale jak to mówisz, jak to napisałeś, do zobaczenia z ojcem po tej drugiej stronie. Życie, jakie jest, każdy wie i jest czas urodzin, jest czas śmierci. Tego nie zmienimy, tak? Także Piotrze, trzymaj się i miejmy nadzieję, że audycja listopadowa będzie. Moi drodzy, troszeczkę zmian znowu w stacji. Powstało nowe archiwum od audycji Muzyczne Zakamarki, która ostatnio miała miejsce w czwartek. Nowe archiwum na podstronie stacjowej, czyli pod adresem l-stacja.pl/archiwum. Tam znajduje się nowe archiwum. Dlaczego? Ponieważ Mixcloud, platforma, gdzie dotychczas zamieszczałem nasze audycje, zmienia troszeczkę swoją politykę. Wywiera taką presję na klientach z tej platformy, żeby wykupić płatną wersję, wersję premium, gdzie będzie można dodawać znów swoje podcasty, swoje audycje, swoje nagrania. Bez limitu danych, bez limitu jakościowego, ponieważ taki limit już się pojawił, żeby posłuchać nagrania audycji w najwyższej jakości, trzeba było mieć już tą wersję premium. Dlatego postanowiłem, że wraz z tysięczną audycją w Mixcloudzie przechodzę na serwer stacjowy, gdzie będę zamieszczał te audycje. Na pewno opis audycji i playlista będą w archiwum i powiedzmy 3 ostatnie audycje do posłuchania. Reszta będzie zapisywana jak zawsze w chmurze OneDrive, gdzie są pliki MP3 320 kilobitów na sekundę. No i tam można sobie audycję odsłuchać. Niestety, no, miejsce na serwerze stacjowym też mam w pewnym sensie ograniczone, więc będą tylko do odsłuchu 3 ostatnie audycje, a reszta do odsłuchu z OneDrive'a. Oczywiście linki do tych plików MP3 będą w odpowiednim poście zamieszczone, tak jak to było do tej pory. Wraz z przejściem z Mixclouda na własny serwer, na własną podstronę, nie ma już możliwości korzystania oczywiście z aplikacji Mixclouda, co na pewno dla wielu z Was, również dla mnie było wygodne, bo można było sobie w smartfonie, w aplikacji po prostu puścić, odtworzyć audycję. Teraz taka możliwość też oczywiście jest w przeglądarce, ale to już nie jest to samo, co aplikacja dedykowana na tę audycję. No i też nie przyjdą Wam powiadomienia, że nowa audycja w Mixcloud się pojawiła.
Może coś się kiedyś zmieni, może będą jakieś dotacje, jakieś, no bo wiadomo, tak, jesteśmy radiem non-profit od samego początku. Nie mamy żadnych wpływów, żadnych zysków z tego, że nadajemy audycję, elektronikę. Żadnych dofinansowań też nie mamy, żadnych patronite'ów. No i tutaj skąd gdyby brać, tak, kasę na takie rzeczy jak choćby konto premium na Mixcloud. Do tego stąd taka decyzja, że przechodzimy na serwer z audycjami. A wszystko resztę oczywiście bez zmian. Audycje cały czas są. W tym tygodniu były 3 audycje. W czwartek były muzyczne zakamarki. W piątek spóźniona o tydzień muzyka elektroakustyczna. Wczoraj wieczór płytowy. W przyszłym tygodniu od środy już znowu 3 kolejne audycje. Zaczynamy audycją Tajemniczy Ogród, którą poprowadzi dla nas Robert Zakrzewski. Później w czwartek się spotkamy na Markowym Graniu i w sobotę się spotkamy w audycji Beaty Pardeli Elektroniczne Brzmienia. Zapraszam Was serdecznie do słuchania naszych audycji, do słuchania Elstacji w ogóle, bo przecież Elstacja gra cały czas non-stop muzykę z autopilota, plus wieczorami mamy audycję na żywo. Dziękuję też wszystkim redaktorom za prezentowanie audycji, za przygotowanie się do nich, za to, że jesteście, że razem tworzymy to nasze radio. I dzięki Wam też słuchacze mają frajdę i wykonawcy, że ich muzyka jest u nas prezentowana. Ostatnio taką frajdę miał Jarmodular z najnowszą płytą, czy ostatnio też w piątek Digital Simply World. Także naprawdę fajnie, że jesteście i dzięki Wam to radio jest, bo Elstacja to my, Elstacja to słuchacze, nasza taka rodzinka elstacjowa. Spokojnego dzisiejszego popołudnia niedzielnego Wam życzę, miłego przyszłego tygodnia i pamiętajcie, że spotykamy się w środę w audycji Tajemniczy Ogród. Pozdrawiam i do zobaczenia.